każdy dopasuje do siebie, ale podstawowa konfiguracja jest taka, chodzi o to, żeby się sięgali. To musi być wygodna pozycja do strzału. Wtedy macie stosunkowo najlepszą pozycję do tego, żeby włączyć się z orężerką. Taki jak najlepiej. Na tym punkcie idzie broń w dół, to wszystko co idzie. I moment jak stoi, do momentu jak to robi, cały czas ręka nie zostanie w broń z takim strzelem. Nawet to jest tak. Na najpierw do oczka. Drugą stronę, lewa do przodu, lewa do tyłu, korwo do góry, przejść z prawej strony. Wszystkie rzeczy na początku będziemy robili w tempie ślamazarnym. Inaczej mówiąc, ma być to dobrze, dokładnie i wolno. Stopniowo będziemy przechodzili do szybciej. Jest dużo elementów, na które trzeba zwracać uwagę. Nie, młody, który ma złapie. To, co staje, tak zwane na przykład, to nie dobrze.